Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Kolejne paczuchy, tam już napieczętowałem, nadgryzłem, bo myślałem, że to coś innego. Druga i takie coś trzeciego. Jak zapewne widzicie, to jest podarunek od kolegi z kanału Twin Cards, w zasadzie to ze strony internetowej twincards.pl. Zapraszam, zajrzyjcie, tam można przejrzeć jego kolekcję, gdyż świetnie jest skatalogowana na stronie, są porobione zdjęcia kartów, konsol, wszystkiego po prostu, co mam w kolekcji. Bardzo serdecznie polecam twincards.pl. Tymczasem zaczniemy od tego, jako że już jest nadgryzione, to że tak powiem, zajmiemy się rozpakowaniem takiego czegoś. Zawartość jest, moi drodzy, bardzo, bardzo niewielka. Ale wielu z Was zapewne wie, że jestem wielkim fanem gier strategicznych i przede wszystkim serii Command & Conquer. I tak się składa, że ostatnio w związku z remake'iem Command & Conquer Renaissance przeżywa bardzo, bardzo dużo rzeczy związanych z serią gier Command & Conquer, a w tym wypadku, moi drodzy, mamy soundtrack do gry Command & Conquer Tiberian Sun. Proszę bardzo. Głównie, moi drodzy, jest to robota Franka Klepackiego, czy tam, jak on się przedstawia, Frank Klepaki. Więc, moi drodzy, jest to ścieżka dźwiękowa do Command & Conquer Tiberian Sun. Zbieram po kolei sobie ścieżki dźwiękowe. Wygląda na to, że ta mogła być dorzucana do gry. Stan świetny płytki. Ta mogła być dorzucana do gry, ponieważ te ścieżki dźwiękowe do poszczególnych gier występują jako osobne albumy Franka Klepackiego, a to jest w takiej cienkiej obwolucie. Wygląda, że mogło to być dorzucone do którejś wersji gry. Ja się nie spotkałem, ale bardzo chciałem soundtracki mieć, ze względu na to, że jest to cięższa muzyka rockowa, metalowa, instrumentalna głównie, a ja jestem po prostu fanem takiego typu muzyki. I moi drodzy, to jest moi drodzy paczka od Macieja, od Azu, od Macieja. To była wymianka, oj przepraszam za znowu tąpnięcie, to była, moi drodzy, wymianka nie wiem, od góry, to była wymianka. Już nie pamiętam nawet, za co się wymieniłem, ale Azu, w komentarzu na pewno napiszesz, co ja ci tam, za co ja się z tobą wymieniłem. Wiem, że... O, właśnie. Wiem, że Azu miał grę, którą chyba ja już mam na Xboxa 360. Bad Company, Battlefield Bad Company w Steelbooku. Strasznie mnie się ten Steelbook podoba. To jest chyba jakiś, tak, tu jest jakiś... Strasznie mi się ten steelbook podoba. Na początku się zastanawiałem, czy to jest jakieś celowo porysowane i celowo zniszczone, a tu chyba to jest skorodowane po prostu, ale to nadaje jeszcze większego wyrazu, jeszcze większego charakteru temu steelbookowi. Więc, moi drodzy, Battlefield Bad Company Gold Edition od Azu. Wymianę. Azu, napisz w komentarzu, za co my się wymieniliśmy, bo... Kurczę, ja już nie pamiętam. To jest temat taki, że już nie pamiętam, co ja ci wysłałem. No i, moi drodzy, te sobie rzeczy, jak to Lepa mówi, na lichtarzyk. Taki prymitywny lichtarzyk. Lecimy. Podniesiemy troszkę kamerkę. O, właśnie. Lecimy z paczką od twincards.pl, moi drodzy. Może być zacnie, bo kolega ma dużą kolekcję. Wiem, że ma troszkę dubli i coś mi tam kiedyś powiedział, że mi wyśle. Tu jest jedna rzecz, a tu jest rzeczy drugie. Zacznijmy sobie od tego, jako że mam to już w rękach. Akurat się... Dobrze. Dobra, moi drodzy, mamy Colossus Mahjong na Commodore 64-128 kasetka, czyli Mahjong. Super, dzięki stary, kaset nigdy za wiele. To jest ciekawe wydanie, ponieważ w środku jest... Jedna kaseta, jakaś instrukcja, a
Obwoluta, opakowanie jest w zasadzie odwrotnie powinno być. I na dwie kasetki, jak ktoś pamięta, składanki Bravo Hits czy coś takiego, to były dwie kasety, jedna koło drugiej kładziona. Dzięki wielkie, kasetka. I tutaj mamy. Wow! Widzę, że etykieta drukowana, fajne pudełko. Moi drodzy, Mortal Kombat, etykieta reprodukcja. Mortal Kombat na Super Nintendo PAL version, zobaczmy. A, to jest pudełeczko. Proszę, i to jest pudełeczko jeszcze z tą, no, z tym, jak to się nazywa, protektorkiem. Kurde, super, stary. Mortala chyba nie mam, nie jestem pewny, ale protektorek się jak najbardziej przyda, aczkolwiek mogę mieć Mortala. Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, zobaczmy, co tutaj się skrywa. Proszę bardzo. Memorka do konsoli PlayStation 1. Memorka do konsoli PlayStation 1. Wiem, że chyba, o ile się nie mylę, Lemon z kanału RetroGulasz poszukiwał memorki do konsoli PlayStation 1. Lemon, ta memorka jest twoja. Ta memorka jest twoja. Przekazuję ci ją. Dobro, trzeba przekazywać dalej. Memorka jest twoja. Rampage i Power Drift. No jak, tylko na co to jest, bo tu nie pisze. Demo Activision, Full Game Activision Rampage. Obstawiam, że chyba Commodorek, ale to jest temat do przyjrzenia się. I tu, moi drodzy, mamy coś fajnego. O, już widzę. Dobra. Tu mamy coś fajnego, moi drodzy. Mamy Crasha Bandicoota. Crash Bandicoot, moi drodzy, w wersji w platynce. W platynce Crash Bandicoot. Super, dzięki, stary. Dzięki, stary. Jest oczywiście instrukcja, jest platynka. Super, świetnie. To były dary losu, moi drodzy, od twincards.pl, moi drodzy, więc hashtag twincards jak najbardziej. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Szczególnie się cieszę, bo tutaj tego nie byłem świadom, to jestem bardzo zadowolony, tego nie byłem świadom, ale szczególnie się cieszę oczywiście ze ścieżki dźwiękowej do Tiberian Sun Franka Klepackiego, bo to nie jest taka oczywista sprawa zdobyć dzisiaj te ścieżki dźwiękowe, a ja je będę po kolei, będę sobie kolekcjonował gierki i będę kolekcjonował ścieżki dźwiękowe i je skutecznie w moim samochodziku przesłuchiwał w trakcie jazdy. Super, bardzo się cieszę z tego wszystkiego. Tak jak mówiłem, memorka jest twoja, Lemon, bo wiem, że potrzebujesz, że szukałeś, to ci ją oddam. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach, mówił Kusok, My Retro Hobby. Trzymajcie się, pa, pa, na razie, cześć, wszystkiego dobrego, zdrowia. Bum, moi drodzy, dogrywka do odcinka. Okazało się, że oczywiście mam kartridż z grą Mortal Kombat na Super Nintendo, co oznacza mniej więcej tyle, że dla kolegi z kanału Twin Cards, żeby mu było przyjemnie, oraz dla siebie samego robimy myczek i. A to jest tak jakby pleksa. Taki myczek. Robimy taki myk. O. Pyk, kartridż sobie ląduje bezpiecznie. Zaginamy. Zamykamy. Kartridż jest bezpieczny. Oprócz tego. Pyk, pyk. Otwieramy kartonik. Wkładamy. Kartridż, on sobie tutaj leży w tym opakowaniu i jest bezpiecznie, moi drodzy. Myk, Mortal Kombat, fajnie by na półce wyglądały wszystkie tak zreprodukowane pudełeczka, gdyż na oryginalne pudełka to nie ma za bardzo szans. Jeszcze raz dziękuję bardzo, polecam twincards.pl, wejdźcie sobie na stronę, zobaczcie, co kolega ma. Dzięki wielkie, dzięki wielkie. Mówił Kusok Maria Trochobi. Pa, pa, cześć, hej, dzięki.